Witam w Erbil, stolicy irackiego Kurdystanu. W bardzo spokojnym mieście, głównie dlatego, że ludziom się nie chce zbytnio wychodzić na ulicę z domów przez ten żar, który leje się z nieba. Jest prawie 50 stopni w słońcu. Główną atrakcją miasta jest cytadela, położona w centrum, wokół której miasto jest wybudowane. Iracki Kurdystan jest rajem dla inwestorów. Tutaj ściągają ogromne firmy, robiąc ogromne kontrakty, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. To państwo się buduje i to buduje się w zastraszającym tempie. Przechodzenie przez ulicę w tym mieście to trochę jak rosyjska ruletka. Oni no nie przykładają uwagi do pieszych. Najlepiej jakby ich w ogóle nie było na ulicy. To ogrodzenie to projektowała chyba ta sama osoba, co wymyśliła drut kolczasty. Thank you.